Siemanko, z tej strony Dagard. Jeśli macie problemy z FPS-ami w Cyberpunk 2077, ten materiał jest dla was. Ja problemów nie doświadczyłem, jednak zastosowanie metody, którą wam pokażę, dało mi obłędne rezultaty i podwójny wzrost FPS. Zobaczcie na porównanie przed zastosowaniem rozwiązania lewa strona i po prawej już z wprowadzonymi zmianami. Wielkie dzięki dla Astaroth, wiernego widza, który znalazł to rozwiązanie w internetach. Wielki szacun dla twórcy z Reddita Badgera. Link do jego artykułu zamieszczam w opisie, jeśli będziecie potrzebować więcej informacji. Jak widzicie, różnica jest niesamowita. Jednak zaznaczę, tak samo jak i twórca posta Reddit, że nie każdy może osiągnąć takie rezultaty. Każdy komputer jest inny. Ostrzega on, że mogą występować błędy, errory i crashe nawet Windowsa, za które nie bierze odpowiedzialności. Jednak spróbować warto. Ja sam i wiele osób ze streamu na Twitchu donosiło, że metoda ta drastycznie zwiększyła ilość klatek na sekundę, poprawiła czas wczytywania czy pozwoliła na podbicie ustawień graficznych. Przetestujcie ją sami i dajcie znać w komentarzach, czy wam to pomogło, a jeśli tak, pochwalcie się rezultatami. Ja podwoiłem ilość klatek na ustawieniach Ultra, których używałem do tego testu. Okej. Dosyć gadania, bierzemy się do roboty. Okej, ludzie, pierwszą czynność, jaką musimy wykonać, to znaleźć folder z grą. Ja mam to na gogu, w miarę proste, zarządza instalacją, pokaż folder. Oczywiście, jeśli macie grę na Steamie czy Epic Store, prawdopodobnie wiecie, jak znaleźć folder. Cyberpunk 2077 i idziemy do folderu Engine, Config, Memory Pool Budget. Tę wartość będziemy otwierać i pokaże nam się coś takiego. W tym momencie mamy dwie wartości do zmiany. Pool CPU w PC, w zakładce PC czy w kolumnie PC, PC i pool GPU. A jeśli wczytacie się głębiej, link będzie na dole do postu na Reddita. Pool CPU to twój RAM, czyli w większości przypadków będzie to 16 GB RAMu. Zmieniacie wtedy tą wartość na albo 8, albo 12. 12 tylko, że gigabajtów. Gigabajtów, przecineczki, żeby były równe. 12 GB. Jeśli będziecie mieć jakieś problemy, spróbujcie po prostu wpisać 8. Natomiast ja mam 36 GB, dlatego wpisuję tutaj 16 albo 24. Niech będzie 24. I tak jak mówię, jeśli macie jakieś problemy, zmniejszcie tą wartość. Wszystkie wartości będą w tym linku od Magika z Reddita. Następnie Pool GPU to jest oczywiście wasza karta graficzna. Na przykładzie moim mam 1080 Ti, 11 GB pamięci, więc tę wartość również zmieniamy i wpisuję tutaj 11. Jeśli wystąpią jakieś problemy, wpisuję 10. Jeśli twoja karta ma na przykład 8 GB pamięci wideo, wpisz 8. Wpisz 7, jeśli są jakieś problemy. I to tak naprawdę wszystko. Dajcie znać, czy wam pomogło to rozwiązanie. A mnie osobiście podwoiło to liczbę FPS-ów. Wielkie dzięki dla Staroty, no i Magika z Redditu. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie prawie codziennie na Twitchu, więc jeśli lubicie rubaszny i niepoprawny humor, zapraszam. Twitch TV Tagard.